Witajcie kochani. Kilka miesięcy temu trafił do mnie taki talerz ORCENA, który pokazałem gdzieś pod koniec wakacji i tam zrobiłem taką przekładkę, no w cudzysłowie przekładkę, bo sprawdzałem, czy te elementy z łącza obrotowej i wszystkie inne rzeczy będą tam pasowały. Jak się okazało, pasuje to idealnie. No i ten talerzyk sobie leżał przez kilka miesięcy spokojnie, czekał na swoją kolej. To też nie był super pilny temat, także dopiero teraz przyszedł na niego czas. Za chwilkę pokażę Wam, jak wygląda już prawie finalny produkt i porównamy go też z innym talerzem. Voilà! Oto nasz ORCEN, który dziwnym zbiegiem okoliczności jest troszkę podobny do Mosmatica. I wcale nie będę tego ukrywał, że uważam, iż ten talerz Mosmatica jest naprawdę niezły. Sam fakt, że posiadam go tyle lat, o czymś świadczy. Nie jest to wybitny talerz, ale jest dobry. A ten, myślę, że nawet jest lepszy od oryginału, bo jest w nim zastosowane lepsze złącze obrotowe. Wózek bliźniaczy do FL-ki, z tą jednak różnicą, że tutaj jest profil 30x30, a w oryginalnym Mosmaticu jest 40x40, więc żeby tą wysokość no, czymś zniwelować, tutaj są takie podstaweczki. Kolejną rzeczą grubsze są te metalowe uchwyty, do których przymocowane są kółka. To jest taki punkt, który dość często w oryginalnym Mosmaticu ulega uszkodzeniu. Po prostu praca, metry, drgania, to robi swoje. Ten talerz nie jest jakiś ciężki, tak żeby to połamał, no ale z biegiem czasu tak się dzieje. Uwierzcie mi, nie robię tego pierwszy raz, któryś raz z rzędu już to jest u mnie spawane. Dalej działa, dalej ma się dobrze. Ten talerz nie ma odsysu, nie potrzeba. Są zwolennicy, są przeciwnicy. Ja już swoje zdanie niejednokrotnie wyrażałem na ten temat. Tutaj także mamy jak w Mosmaticu tą podstawkę pod rękojeść, tak żeby łatwiej było nam sterować, ewentualnie żeby można było to położyć i żeby to nam nie opadało w razie, gdy podjeżdżamy pod jakąś ławkę czy jakieś niskie miejsce z kostką. Kładziemy tą nóżkę, rączka idzie nam na dół, bajka. Tutaj rączka, ta prawa część też została nieco zmodyfikowana, bo nie wiem czy pamiętacie, ona się gdzieś kończyła w tym miejscu. Dobre 10-15 cm. Tutaj była cały szereg jakichś połączeń dziwnych, które wywaliłem. Jest to zrobione w miarę tak, jak jest to zrobione w Mosmaticu. Pozostał jedynie stary przewód, który i tak idzie do wywalenia, bo jest po pierwsze na 250 bar. To jest jedna rzecz, a druga jest deko za krótki. Zaraz pójdę sobie dokuć taką dziesiątkę, ale teraz mam jakąś taką roboczą, którą tutaj przyłożę. Nie będzie to wyglądało może za ładnie, ale zobaczymy, czy to w ogóle działa. Wytacham zaraz z czeluści garażu R3B i zobaczymy, jak to daje sobie radę na 300-barowej myjce. 2x0,2 dysza. Tak to wygląda. Wkręcone są już dysze. Zaraz zobaczymy, co z tego będzie, czy to w ogóle będzie działało. A tak wygląda oryginał. A to jest podróbka. Jakby ciszej. No, nie ma tam też tego wkładu wewnętrznego, który służy do odsysu. Ja go co prawda nigdy nie użyłem, ale on jest i niepotrzebnie chyba się go pozbędę po tylu latach. Zobaczcie, to jest oryginał, a to podróba. No jest ewidentnie ciszej i mam wrażenie, że on jest dużo lżejszy. Myślę, że 350 bar nie zrobi na nim różnicy, nie będzie go podnosić. No i jeszcze jest jedna rzecz, to jest to ucho, które tutaj jest, ale ja z niego zrezygnowałem celowo, bo ten przewód się przeciera. Znaczy ten już się przetarł, ale jak będzie nowy, to żeby się nie przetarł. Zapinam jakąś inną kamerkę, żeby to było widać z góry, bo nie będę miał możliwości trzymania tego w ręku. Nie ma to jak w pięknych spodniach robić tego typu próby. Moi drodzy, poza jakimś takim niewielkim przeciekiem tu, nie wiem co to jest, dlaczego tak jest. No, to jakaś taka wybita ta uszczelka. No, jedyne miejsce. No i powiem wam, że działa nie gorzej jak oryginał. O, teraz powinno być lepiej. Moi drodzy, mam nadzieję, że wam się podoba moja przeróbka. Jest taki plac boju, w którym robię różne czyszczenia i testy. No, w garażu tego nie wykonam, nie ma jak. Na podjeździe. Mam nadzieję, że się podoba. Który byście wy wybrali? Piszcie w komentarzach. Co o tym sądzicie? Czy w ogóle warto robić coś takiego? Pamiętajcie o kciukach w górę. Bardzo mi na tym zależy. Algorytm Google'a jest nieubłagany. Komentujcie i zapraszam was do kolejnego odcinka. Przepraszam za takie warunki, gdzie tych samochodów tutaj stoi bardzo dużo, no ale nie mam jeszcze póki co miejsca, gdzie będę mógł robić ładne nagrania. Kółka, nie wiem czy zauważyliście, są identyczne i w jednym i w drugim wypadku. No, to już jest też doróbka, to nie jest oryginalne z Mosmatica, żeby było jasne. Żegnam się z wami i do zobaczenia w następnym odcinku.